Cześć, witaj na kolejnej lekcji kursu maturalnego z chemii w dziale wiązania chemiczne, a dzisiaj zajmiemy się wiązaniami kowalencyjnymi, inaczej atomowymi. Omówimy sobie wiązania kowalencyjne, zarówno spolaryzowane, jak i niespolaryzowane. Absolutnie fundamentalnym prawem, jeśli chodzi o wiązania chemiczne, jest tak zwana reguła Hallowca, zwana też regułą oktetu. Pokrótce mówi nam ona, że każdy pierwiastek chemiczny dąży do uzyskania konfiguracji elektronowej najbliższego helowca, czyli pierwiastka z grupy 18, lub też inaczej, troszeczkę prościej, że każdy pierwiastek dąży do uzyskania 8 elektronów na swojej powłoce walencyjnej, czy to przez oddanie elektronów, pobranie elektronów, czy też uwspólnieniu pary elektronowej. Wyjątkiem jest tylko i wyłącznie wodór, który dąży do uzyskania 2 elektronów walencyjnych ze względu na to, że najbliższym jego helowcem jest oczywiście hel, który ma 2 elektrony walencyjne. Więc wodór dąży do uzyskania 2 elektronów walencyjnych, zaś pozostałe pierwiastki do 8 elektronów walencyjnych. Teraz pragnę się odwołać do ram liczbowych, które już podałem na poprzednich lekcjach. Odnoszą się one do różnicy elektroujemności podanej w skali Paulinga i właśnie na jej podstawie możemy wywnioskować, z jakim rodzajem wiązania mamy do czynienia. I tak, pierwszym wiązaniem, które weźmiemy, będzie wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane. I to jest ta pierwsza rama liczbowa, czyli od 0 do 0,4 i właśnie ta różnica elektroujemności musi się mieścić w tych ramach, jeśli chcemy mówić o wiązaniu kowalencyjnym niespolaryzowanym. Takim sztandarowym przykładem takiego wiązania są cząsteczki typu H2, Cl2, N2, O2, F2, Br2 itd. itd. Czyli wszystkie pierwiastki występujące w postaci dwuatomowych cząsteczek. Więc rozrysujmy sobie może te przykłady i zobaczmy, jak te wiązania wyglądają. Jak to się robi? Na początku może narysuję cząsteczkę H2, więc to są dwa atomy wodoru. Teraz symbolicznie kropeczkami będę oznaczał elektrony walencyjne tych atomów. Wiem, że wodór jest pierwiastkiem z grupy pierwszej, więc ma tylko jeden elektron walencyjny, więc zaznaczę, że ten wodór ma jeden elektron walencyjny i ten ma również jeden elektron walencyjny. I na początku lekcji mówiłem, że każdy wodór dąży do dubletu, czyli do dwóch elektronów walencyjnych, ze względu na to, że leży blisko helu, więc pożycza od tego atomu wodoru jeden elektron. I ten wodór robi dokładnie to samo, pożycza od tego atomu wodoru jeden elektron i tą uwspólnioną parę możemy zaznaczyć za pomocą takiej kropeczki. Z układu okresowego odczytujemy elektroujemność atomu wodoru w skali Paulinga, jest to 2,1. Następnie obliczam różnicę elektroujemności, czyli 2,1 jednego atomu minus tego drugiego atomu, czyli to jest 0, a 0 jak najbardziej mieści się w naszej granicy. I z tego wnioskuję, że jest to wiązanie kowalencyjne, niespolaryzowane. Analogicznie postępuję z cząsteczką Cl2, czyli dwa atomy chloru. Widzę, że chlor jest pierwiastkiem z grupy 17, więc ma 7 elektronów walencyjnych, które zaznaczę schematycznie kropeczkami. Każdy inny pierwiastek oprócz wodoru dąży do uzyskania oktetu elektronowego, więc 8 elektronów. Chlor już ma 7, więc pożycza tylko jeden elektron od drugiego atomu chloru. Dzieje się tak samo z drugim i schematycznie zaznaczamy jako Cl, Cl. Możemy również zaznaczyć tak zwane wolne pary elektronowe. To są te pary tutaj. Zauważmy, że one nie biorą udziału w wiązaniu. Możemy je też zaznaczyć, ale istotne jest tylko to wiązanie wiążące. Odczytuję elektroujemność atomu chloru, wynosi ona 3,0. Odejmuję te wartości od siebie,
3 minus 3 to jest 0, a 0 jak najbardziej mieści się między 0 a 0,4, więc jest to wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane. Kolejnym rodzajem wiązania jest tak zwane wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, czyli między różnymi niemetalami. Ono głównie występuje. Jesteśmy teraz w tej granicy tutaj, między 0,4 a 1,7. Ta górna to wiązanie kowalencyjne niespolaryzowane. Teraz idziemy dalej. Kolejne ramy liczbowe to wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Na przykład w cząsteczce H2O, NH3CO2, czyli w cząsteczce wody, amoniaku i tlenku węgla 4. I naturalnie wodór ma jeden elektron walencyjny, tlen ma 6, ponieważ leży w grupie 16. Wodór dąży do uzyskania dubletu elektronowego, więc pożyczę jeden elektron od tlenu. Wodór tak samo. Tlen potrzebuje 8 elektronów walencyjnych, więc ma 6, brakuje mu 2, pożyczę jeden od tego wodoru i jeden od tego wodoru. Różnica elektroujemności tlenu oraz wodoru, czyli pierwiastków wchodzących w skład cząsteczki wody, wynosi 1,4. Faktycznie jest to wartość liczbowa mieszcząca się w granicy tych dwóch wartości, więc jest to wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. Te wolne pary elektronowe, one jakby spychają nam te atomy wodoru na dół. Między atomami wodoru tworzy się kąt około 105 stopni, dokładnie 104,5 stopnia. O tym wpływie wolnych par elektronowych i innych podstawników będę mówił przy omawianiu kształtów cząsteczek. Ale już tu mogę wspomnieć, że jeśli tworzy się wiązanie między dwoma pierwiastkami o różnej elektroujemności, to ten pierwiastek, którego elektroujemność jest większa, rysuję taki trójkącik właśnie podstawą zwrócony do tego pierwiastka o większej elektroujemności. Tu tlen ma większą elektroujemność, ponieważ ma 3,5, a wodór ma tylko 2,1. Stąd te wiązanie mogę zaznaczyć tak. Zauważam również, że te wolne pary elektronowe, to są, pamiętamy, elektrony, więc ładunek ujemny. Tu jest nadmiar elektronów, więc tu mogę jakby stronę ujemną tej cząsteczki wyznaczyć. Tutaj mamy jakiś deficyt elektronów, więc stronę dodatnią. A taką cząsteczkę, która ma dwa bieguny, właśnie gdzie jest z jednej strony nadmiar elektronów, z drugiej niedomiar, nazywamy dipolem. I właśnie przy wiązaniach kowalencyjnych spolaryzowanych mówimy o dipolach. Właśnie ta polaryzacja wiązania, dlatego są to wiązania kowalencyjne spolaryzowane, to jest to nierównomierne rozmieszczenie elektronów w cząsteczce. Analogicznie rysuję cząsteczkę amoniaku NH3. Pamiętam, że wodór dąży do uzyskania dubletu, więc tylko 2 elektronów. I to są te wiązania. Azot potrzebuje 3 do 8, czyli do oktetu, ponieważ już ma 5, ponieważ leży w grupie 15. Ale ta wolna para, ona zostaje i ona jest w tym miejscu. Ona nie bierze udziału w wiązaniu, ale również ta wolna para jakby spycha nam na dół te wodory. One się muszą tak tutaj trochę cisnąć na dole. Ale dalej zauważam, że tu jest biegun ujemny cząsteczki ze względu na tą wolną parę elektronową, a tu jest biegun dodatni cząsteczki, więc ta cząsteczka ma dwa bieguny, więc ta cząsteczka na pewno jest dipolem. Teraz zmienię troszeczkę moje plany i zajmę się cząsteczką HCl, czyli cząsteczką chlorowodoru. Wodór potrzebuje jednego elektronu do dubletu, chlor jednego do oktetu. Różnica elektroujemności pierwiastków jednoznacznie wskazuje nam, że jest to wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, ale widzimy też nadmiar elektronów, tych wolnych par elektronowych, właśnie po stronie chloru, dlatego wziąłem tą cząsteczkę jako przykład, gdzie tutaj jednoznacznie jest biegun ujemny cząsteczki z nadmiarem elektronów, tu jednoznacznie biegun dodatni, więc ta cząsteczka również jest dipolem. Na sam koniec pragnę tylko przestrzec, żeby różnica elektroujemności była tylko pomocą w rozpoznawaniu wiązań chemicznych, a nie jednoznacznie nam je określała, ponieważ na przykład w cząsteczce HF różnica elektroujemności wskazuje nam
właśnie już poza naszą granicę wiązania spolaryzowanego, ale to jest nadal wiązanie kowalentne spolaryzowane bardzo silnie, ale jednak to nie jest wiązanie jonowe, o których będziemy mówić na następnej lekcji.